Matka Boża mówi całkowicie inaczej. Tytuł mi został nadany na mocy waszego prawa. Był prezydent, był król Jan Kazimierz. Była norma oficjalna, deklaracja w formie prawnej. Dlatego Bóg chce intronizacji w formie prawnej, takiej samej jak Matka Boża. Dlatego stawia żądania i warunki rządzącym. A że rządzący z nas wychodzą, biskupi z nas wychodzą, więc mamy prawo zabrać głos i powiedzieć im, że źle rozumieją. Mamy być znakiem i światłem. Oni po to blokują, żeby Niemcy nie skorzystali z tej łaski i nie nadali Panu Jezusowi tytułu Król Niemiec. Blokują Francję, blokują Hiszpanię, cały świat. To jest sprytna ta bitwa w ostatnich godzinach przed tak zwaną ich intronizacją. Jest mistrzostwo światła diabła, żeby inne narody z tego nie skorzystały. Objawiam się właśnie dlatego, abyście poznali, że jestem rzeczywista, czyli że realna, że istnieję, że mam prawo się wami opiekować. Przepraszam. I że tytuł mój Królowa Polski to nie napis wykreowany przez artystę, który miał widzimisię. To nie pobożne życzenie waszych przodków, ale rzeczywista rola, jaka została mi nadana na mocy prawa obowiązującego w naszym kraju wiele lat temu. Dlatego intronizacja ma wymiar prawny. Oni tego nie pokazują. Sprytnie schodzą ze szczału. Co mówią? Społeczny. Żeby się po prostu... Nikt nie mówi o wymiarze prawnym intronizacji. Bo nie rozumieją tego, co Matka Boża dziś mówi o swoim akcie. Dzieci, jeśli prezydent Polski na intronizacji nie zabierze głosu, nie wypowie żadnych słów, to ty nie będzie intronizacji, kapujecie, bo oni mają problem, to ma czytać. Tu musi jedna strona i druga zabrać głos. We Lwowie głos zabrał w imieniu narodu sam król, a nie biskupi. Decydujący głos przy intronizacji będzie należał do pana prezydenta, a nie biskupów, bo powiedzą, że to było pobożne życzenie grupki wierzącej. Rozumiecie? I świat tego nie uzna za akt prawny. Dlatego Matka Boża mówi, nie jest to pobożne życzenie, mój tytuł Królowa Polski waszych przodków, ale rzeczywista rola, jaka została mi nadana na mocy prawa obowiązującego w waszym kraju wiele lat temu. Czyli podczas intronizacji decydujący głos ma mieć pan prezydent. I to on powinien czytać ten akt intronizacyjny. Jak czytają biskupi, nie będzie to miało nigdy mocy prawnej. Będzie pobożne życzenie państwa konfesyjnego czy też religijnego. Będą mówili, ale to jak Khomeini, Iran. Fundamental religijny. Musimy większą modlitwą otoczyć pana prezydenta, bo on jest tu numer jeden w tym dziele intronizacji. Bo wtedy intronizacja nabierze mocy prawnej, bo to powiedział przedstawiciel państwa, tak jak to powiedział król Jan Kazimierz. Tytułu Matce Bożej Królowa Polski nikt nie odbierze, bo to był akt prawny królewski. Dopóki nie zostanę pozbawiona mojego tytułu, również na mocy prawa jestem waszą królową. Co to znaczy? Matka Boża dopuszcza, że się spotka pan prezydent z biskupami i oni wypowiedzą. Od dziś nie jesteś naszą królową. Jeśli to zrobi prezydent uroczyście z biskupami, Matka Boża przestanie się Polską interesować. Rozumiecie? Niebiosa szanują wolę ludzi. Dlatego od tych, od których tak wiele zależy, nie rozumieją kompletnie oni sedna intronizacji. Wszystko to chcą zrobić na pozycji
misji parafialnych czy rekolekcji parafialnych. Jeśli Polska dokona intronizacji Panny Króla Polski, tak jak o tym tu Matka Boża mówi, uruchomione zostaną niebotyczne skarby łask. A kiedy nasz rząd zacznie wyznawać imię Chrystusa Króla, tytuł sercem, to pamiętajcie, to znaczy, że uznaje jego władzę, mądrość oraz prawo do kierowania naszym narodem.